W ostatni weekend marca piłkarze KS Ostrowia stoczyli bardzo zacięty bój z liderem tabeli Podlasiem Sokołów Podlaski. Niestety, mimo ambitnej gry, nasi zawodnicy ulegli 1-0 po rzucie karnym egzekwowanym przez Florczuka. Kolejnym przeciwnikiem, jaki przyjechał 6 kwietnia na boisko Przywarchalskiego, był zespół Żbika Nasielsk, zajmujący przed tym spotkaniem 8. pozycję w tabeli. Ostrowianie zaczęli od mocnego uderzenia, bowiem już w pierwszej minucie Tomasz Rępa zmusza golkipera gości do kapitulacji. W początkowej fazie meczu żółto-zieloni przeważali na boisku, głównie ze sprawą wygrywanych pojedynków główkowych w środkowej strefie boiska. Przewaga przełożyła się na dogodne sytuacje stwarzane przez nasz zespół. Niestety bez powodzenia bramkarza gości próbowali pokonać Łukasz Nienautowski, Tomek Rępa i Michał Kacprzak. Z upływem czasu gra wyrównywała się i zapewne Żbik doprowadziłby do remisu, gdyby nie efektowna parada Pawła Śledzińskiego, zastępującego w bramce kontuzjowanego Rafała Gordziejczyka. Rozgrywkom towarzyszyły opady deszczu. Murawa była bardzo śliska, o czym przekonał się golkiper Żbika, którego kick mógł spowodować utratę bramki. Jednak co się odwlecze, to nie uciecze i po chwili kapitan zespołu Michał Kacprzak po podaniu z rzutu rożnego podwyższa wynik na 2-0. Druga połowa nie była już w wykonaniu Ostrowian tak dobra. Po ostrym wejściu defensora gości Tomek Rępa ze skręconą kostką opuszcza boisko. Grę w osłabieniu bezlitośnie wykorzystali rywale, strzelając kontaktową bramkę. Nasz najlepszy snajper najprawdopodobniej wypadnie ze składu na co najmniej 2 tygodnie. Żbik coraz śmielej zapędzał się pod naszą bramkę, próbując wywieźć z Ostrowi chociaż 1 punkt. Ale to właśnie po strzale z główki Michała Kacprzaka piłka otarła się o słupek bramki rywala. Niestety Ostrowianie po raz kolejny pokazali, że podczas zimowej przerwy ze względu na perturbacje, między innymi ze zmianą członków zarządu oraz rotacją w składzie drużyny, nie zdołali się odpowiednio przygotować pod względem kondycyjnym. I po raz kolejny na skutek braku sił w końcówce spotkania tracimy bramkę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2-2. Ostrowia zdobyła pierwsze punkty na wiosnę i dzięki temu opuściła ostatnią pozycję w tabeli.